Wszyscy lubią zawsze grać Ligę Mistrzów, to jest najlepsze spotkanie w piłce ręcznej. Za mnie każdy mecz jest bardzo trudny i musisz każdy mecz grać na 100%, a jak myślisz wygrać. Mamy teraz duże problemy z kontuzją, ale będziemy walczyli o 2 punkty. Zawsze jest specjalne, nie? Kiedy gramy Ligę Mistrzów, sztandar jest. Bardzo daleko jest, nie? Teraz mamy szansę dograć jeszcze raz Liga Mistrzów, a właśnie do kibicy jest specjalny mecz. Na pewno będzie dużo trudniej niż z Wrocławiem i z Puławami, ale no, jeżeli mam nadzieję, że ktoś z kondygnowanych już na ten mecz pomoże i będzie z nami grał, jeżeli nie, no to będziemy musieli radzić sobie tak jak w tych dwóch poprzednich meczach i mam nadzieję, że wygramy. Jestem mówiły Tauron Kielce i obojętno kto gra, my każdy mecz chcemy wygrać i tak da spróbujemy i teraz tak, myślę, że gramy w naszej hali, naszej kibicy i obojętno kto, jakie zawodnicy grają, my chcemy wygrać. Trudna sytuacja, nie mamy dużo kontuzowanych, ale zawsze kiedy jesteśmy na boisku, musimy iść do wygrać, musimy walczyć, a sobota jeszcze raz robimy to samo. W środek obrony, gdzie grają bardzo agresywnie, szczególnie u siebie w domu, teraz na wyjazdach grali troszeczkę słabiej, ale na pewno walczą dalej o jak najwyższe miejsce w grupie, na pewno chcą zająć trzecie miejsce, więc dla nich każdy mecz jest bardzo ważny i przyjeżdżając tutaj, wydaje mi się, że będą szukać jakichś punktów. Tam Francji słabo grali te pierwsze mecze, mają 8 albo 7 pozycje, nie wiem. Ale wczoraj wygrali z Nantą i mają dobre formy, teraz i będzie trudno. Oni mają dobrą drużynę, oni mają dobra obrońca, agresywny, dobry bramkarz, a my grają super na tak też. Oni są ostatni mistrzów do Ligi na Francję i mają super zespół, mają Montpellier, mają Paris Saint-Germain, albo oni wygrają i mamy dużo respektu. Mamy już pierwsze pozycje grupy. Najważniejsze, da wszyscy kontuzjowani zawodnicy wrócą spokojno i da mamy wszystkich 17 zawodników na następną rundę.